Hello guys, witam cieplutko. Słuchajcie, dzisiaj mamy, co mamy na dzisiaj? Bardzo schematyczne stukanie na gryfie, stukanie w struny. Tak, ja celowo mówię stukanie, bo ja nie nazywam tego graniem. To nie jest dla mnie jeszcze granie, to jest po prostu stukanie w struny. No trudno, ja to tak czuję, wiecie. Więc jakie jest to nasze stukanie? Zaczynamy stukać od szóstej, tu G mam. Proszę zwróćcie uwagę, jak G dociskam kciukiem, tu. Dwa razy uderzam tu. Potem staram się szarpnąć próg piąty do trzeciego. Struny wiolinowe, struna druga, trzecia, czyli mam. Ok, potem znowu bas mam i struny szarpie czwartą, trzecią, próg trzeci do piątego, odwrotnie. Przedtem było piąty do trzeciego, teraz robię, prawda, w górę tak jakby. Czyli mój schemat jest... Prawda, coś takiego. Potem idę do C. Tu do progu ósmego robię to samo. Od dołu do góry. Więc tu mi wychodzi dziesiąty, ósmy, ósmy, dziesiąty gram to, prawda? Potem wracam znowu. I gram potem D7, krzyżyk 9, do C7, krzyżyk 9 i gram znowu. I na turnover gram C, cis D. Prawda? I to wszystko. Bardzo schematyczne granie. Zachęcam osoby początkujące do poćwiczenia. Tu słuchajcie, te G trzeba troszeczkę stłumić. Popatrzmy sobie na prawo, więc ja mam opartą dłoń. To G jest stłumione. Ono nie jest. Mogę tłumić też, słyszycie, mi się tłumią też te. Prawda, więc tak to wygląda. Zachęcam do prostego pogrania właśnie w ten sposób, takiego schematycznego. Możemy to grać również tu w wyżej pozycji, nie możemy nie chodzić, więc jak to będzie tu wyglądało? Tu będzie. Tu mam to, prawda, ten. To się powtórzy. No, należy pamiętać o takich rzeczach, tak samo w D się powtórzy. Możemy też ograć całe D. I, prawda? I wrócić do G. Takie miałem uwagi. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Take care, guys. Bye, bye.